Co się zrobi? Zostaw mnie, nie zostaw mnie, nie idę. Przepraszam pana bardzo. Przepraszam, chcę przejść. Ja chcę. Dobra, już. Czekaj, Kasmuku. Chodź po malutku. Proszę, chcę tutaj. Dobrze. Jestem w totalnym szoku. Ten człowiek to jakiś psychopata. Z kim ja się związałam? I w dodatku pewnie to wszystko, co mówiła jego żona, to prawda. Nie chcę go nigdy więcej gdzieś na oczy. Siostra pacjentki, która doznała wypadku na terenie Lubelskim, postanowił podrywać 20-latka. Chłopak jej się nie podoba, ale dziewczyna chce udowodnić, że jest lepsza od siostry. Wszyscy laty zaczęły się zająć przez trudnicy. Pomożesz mi zacząć? Jasne, to zdrowe. Ale ty się nie jesteś. No wiem, ale muszę iść. Czekaj, że mam dzieci się dać śmieszyć. Co mówisz dzisiaj wieczorem? Jestem szósta na latkę. Nie żartuj sobie. Naprawdę. Chyba w ogóle bym nie przyszedł się nie dostanę. Nieważne, co ja bym się jeść. Co ty zrabiasz? Co się ty tak z tobą chodzisz? Nie potrzebuję, że nie potrzebuję. Ale ja co jest? Zmanuj się. To ja się dwoje i troje, żeby on wyrwał Ankę, a ty nie dobijasz. Załatwię swoją siostrzyczkę na dobre, a ty będzie nadawać się tylko na ruch. Doktor Michał Marowski przygotował wypis i pacjentka może iść już do domu. Dziewczyna jest wściekła na swoją matkę i chłopaka, który za pieniądze próbował ją podrywać. Tymczasem matka nie daje za wygraną i próbuje przekonać córkę do chłopaka. Słuchaj, ten chłopak na serio oddał mi te pieniądze i jemu naprawdę na tobie zależy. Nie zły się na niego. Nie, nie chcę o tym gadać, to że chłopak do domu. Siostra pacjentki zabrała z toalety żrący środek do czyszczenia łazienek i oblewa nim 17-latkę. Co ja jestem? Nie poznaję, co robisz, że się śmiejesz, głupio? Ja już nie robię co. Zawsze Roxana była na świeczniku, cudowna jest pani. I zobacz, do czego to doprowadziło. No, ja sobie nie wszystkiego wspomniałam, szczerze mówiąc. Ta dziewczyna ma samą głowę. Ale nie przejmuj się, to był ostatni raz, wezmę się za nią, tak? Ale najpierw mam jeszcze prosić. Dobrze, mamo, nieważne. Najpierw jest to, że nie mi się wam podobać, co robię. Po prostu to tyle wyjdzie. Okej. Okay.